przepraszam Boże za moje grzechy. 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 Ojcze najlepszy, Ty znasz mnie najlepiej i wiesz, że jestem słaby i grzesznym człowiekiem. Tyle razy obrażałam Cię moim nieposłuszeństwem, zdradzałam poprzez niewierność. Przepraszam Boże za moje grzechy. 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 Za zaniedbania i byle jakie modlitwy, za lenistwo w sprawach duchowych i mały szacunek wobec rzeczy świętych. Przepraszam Boże za moje grzechy. 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 Dobry i łaskawy Panie, wybacz mi słowa puste, brzydkie i kłamliwe. Wybacz mi bezmyślne rozmowy moje o bliźnich, a zwłaszcza myśli nieskromne i pyszne. Przepraszam Boże za moje grzechy. 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 Miłosierny Panie, nie jestem w stanie wyliczyć wszystkich moich grzechów i zaniedbań. Ulituj się nade mną, niewdzięczną grzesznicą, która pokornie błaga o Twoje wielkie miłosierdzie. Przepraszam Boże za moje grzechy. 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 Za każde zaniedbane dobro, które mogłam uczynić, a nie uczyniłam. Za moją obojętność wobec bliźniego, zwłaszcza człowieka starego, chorego i będącego w potrzebie. Przepraszam Boże za moje grzechy. 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 Wszyscy potrzebujemy przebaczenia, ponieważ jesteśmy grzesznikami, spadkobiercami grzechu pierworodnego naszych prarodziców. Wszyscy jesteśmy świadkami zła wokół siebie. Środki przekazu codziennie informują nas o potędze tego zła w świecie.
Znane są nam również nasze i naszych bliskich grzechy, słabości, niewierności. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, pisze święty Jan, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Pamiętając o tym, rozważmy fragment Ewangelii, mówiący o grzesznej kobiecie. Ludzie, którzy przyprowadzili do Jezusa grzesznicę, chcieli ją ukamienować. Wcale nie byli lepsi od niej. Też niejedno zło mieli na sumieniu. Pochylony nad ziemią Jezus pisał na niej ich grzechy. Bardzo szybko rozeszli się, kiedy usłyszeli z ust Jezusa słowa. Kto z was jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci na nią kamień. Jezus obronił grzeszną kobietę od śmierci, ale nie oznacza to wcale, że pochwalał jej postępowanie. Wręcz przeciwnie, nakazał jej: idź, a od tej chwili już nie grzesz. Zarówno ta nieszczęsna kobieta, jak i jej oskarżyciele potrzebowali osobistego nawrócenia, poprawy swego postępowania. Również my. Zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus...
Każdy z nas ciągle powinien nawracać się, nie potępiać innych, ale dążyć z całych sił do zwalczania w sobie każdego grzechu. Nawet gdy ktoś nam zrobi coś złego. Możemy wtedy zwrócić uwagę, wytłumaczyć, ale nie wolno nam myśleć czy mówić, że ten ktoś jest złym człowiekiem, gorszym od nas. Tak chce Pan Jezus. Chce, byśmy umieli wybaczać. Prosimy przecież codziennie o to w modlitwie, Ojcze nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Podziękujmy Bogu za to, że nikogo nie potępia, nawet jeśli ktoś bardzo źle zrobił, za to, że czeka, aż ten człowiek to zrozumie i powie: Ojcze, zgrzeszyłem, wybacz mi. Dziękujemy za to, że Bóg przypomina nam, że mamy przebaczać. O nikim nie myślmy i nie mówmy źle, chociaż wiemy, że zrobił coś złego. Poprośmy Pana Jezusa, żeby przyjął te nasze postanowienia i dołączył do swojej najświętszej ofiary. Lesna Pani pośród porów, dobra, ufna i cierpliwa, kochająca swoich wiernych, opiekunko miłościwa. Oślimica można Pani, o matutko Borowianu, proszę nami swego Syna, by ocalił nas od grzechu. Lesnym runem pachnie pięknie, wonią kwiatów i żywicą, spraszasz łaski na swe dzieci, Bożą Tyspą grubiernicą. Oślimica można Pani, o matutko Borowianu, proszę nami swego Syna, by ocalił nas od grzechu. Chcesz zachować przed skażeniem czystość lasów, łąk, strumyków, otocz swym matczynym płaszczem ekologów i leśników. Oślimica można.